Zauważmy przede wszystkim, że w każdej odpowiedzi występuje logarytm siódemki przy podstawie 2, pomnożony jeszcze przez pewien współczynnik liczbowy. To oznacza, że możemy sobie darować ten logarytm, pozostawić go na później i zająć się wyłącznie tym drugim logarytmem. Zrobimy to na dwa sposoby. Pierwszy z pomysłów polega na zastosowaniu tego wzoru na zmianę podstawy logarytmu. Przecież my dosłownie chcemy zmienić podstawę z ósemki na dwójkę. Pomijamy tutaj już oczywiste i spełnione założenia, wprowadzamy do gry nową podstawę równą 2. To nam daje takie wyrażenie. No i zauważmy, że na górze mamy już to, co trzeba, a na dole mamy logarytm ósemki przy podstawie 2, czyli 3, także. Dostaniemy 1 trzecią logarytmu 7 przy podstawie 2. Dodajemy jeszcze do tego ten logarytm w całości, tutaj z tego miejsca, co daje 4 trzecie logarytmu. W drugim podejściu zapiszmy ósemkę jako 2 do potęgi trzeciej. No i już widzimy dwójkę w podstawie, ale przeszkadza nam jeszcze ten wykładnik. Tutaj może pojawić się taka myśl, czy przypadkiem nie da się tej trójki. Jakoś wyrzucić z tego miejsca na wzór pozbycia się wykładnika z tego miejsca. Przecież, gdy mamy tutaj potęgę logarytmowaną, to wykładnik tej potęgi ląduje przed logarytmem jako zwykły czynnik. Na szczęście okazuje się, że taki wzór istnieje, jest bardzo podobny do tego wzoru znanego, tyle, że ta trójka ląduje przed logarytmem jako 1 trzecia. Odwracamy i zapisujemy jako zwykły czynnik mnożony przez logarytm. No to to już załatwia sprawę. Doszliśmy do tego samego, co w pierwszym rozwiązaniu. Na zakończenie proponuję jeszcze przyjrzeć się takim oto przykładom. Zastosowanie obu własności naraz to prowadzi do dosyć interesujących sytuacji i uproszczeń. Co dwie sekundy będę ujawniać zakryte liczby.